Cześć, ja jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie na stronie CSGO Skins i zapraszam wszystkie osoby pełnoletnie zainteresowane tematyką skinów, skrzyneczek, otwierania i tak dalej. A z pozostałymi widzę się w jakimś kolejnym filmie, bo ostatnio było naprawdę wiele różnych materiałów ode mnie w związku z zeszłym update'em. Skrzydłowe na nowych mapkach, easter eggi, tryb premier, turniejowe i tak dalej, także naprawdę było w czym wybierać. Kiedy ostatnio nie wejdę na CSGO Skins, widzę jakieś nowe skrzyneczki, Cursed Case, Radiation Case, także sobie zrobimy od razu bitewkę z tymi nowymi skrzynkami, zobaczymy co może z nich wypadać w trybie Cursed, w trybie Shared, przepraszam, Cursed skrzynka się nazywa, w trybie Shared, żeby podbijemy sobie tutaj, zrobimy na podkręconym dropie tę nową skrzyneczkę i to jest tutaj, weźmiemy po 10 i jednej i drugiej, bitewka za 3500 zł. Niech będą 4 osoby tryb shared, bo po prostu chcemy popatrzeć co z tych skrzynek nam tutaj wypada. Dodajemy boty i przypominam, tak jak w każdym odcinku, strona CSGO Skins, strona lootboxowa do otwierania skrzynek dla osób pełnoletnich, czyli od 18 roku życia. I tak jak skrzyneczki w CS-ie, możecie wejść na plus, możecie wejść na minus, więc jeśli macie ochotę spróbować, to po prostu ewentualnie doładujcie taką kwotą, której wam nie szkoda stracić, lub jeśli skiny, które otrzymacie, nie bylibyście z nich po prostu zadowoleni. Tak, zawsze najlepszym sposobem, jeśli chcecie jakiegoś skina zyskać, to po prostu jest go kupić, ten, który was interesuje, a skrzyneczki, tak jak i w CS-ie, jeśli się chcemy w ten sposób pobawić, popatrzeć, co nam wydropi, pokombinować z różnymi skinami, z różnymi broniami, no to w ten sposób tutaj zapraszam wtedy do zabawy. Co tu może najlepszego wylecieć? Skrzynka za 50 zł, może wylecieć koska za 4800 zł, więc bardzo dużo. Najlepszy drop, który na razie mi poleciał, to był ten digielek z nowej skrzyneczki za 193 zł i nic na razie tutaj lepszego widzę nie poleciało. I zwykłą bitwę bym wygrywał, więc może zrobiłem błąd, że wziąłem ten tryb. 10 skrzynek za 50, no, łatwo policzyć, czyli za 500 zł otworzyliśmy te skrzynki i nikt z nas nawet nie przekroczył... O, Michael teraz dostał mocny drop. Ty, tu są... Michael jak porządnie, tu są te nowe skiny z nowych... rękawiczki Rosso dostał za 716, ładnie. Tutaj skrzynia kosztuje 300 zł, więc musimy trochę podgonić. Topę 90, 462, Michael wygrywa. Ej, zobaczcie, na początku, ale to się szybko zmienia. Chciałem powiedzieć, że underdoga już wygrywałem, a teraz pach, kolejne rękawiczki poleciało. Sporo to rękawiczek leci na tym buście. Może właśnie dzięki temu, że szanse są podkręcone. Co to jest za tag za 530 zł? CZ-ka za 580, to są jakieś bardzo stare kolekcje w tej skrzynce. Skoro takie bronie tyle kosztują. O proszę, gloczek. To są jakieś naprawdę stare, jakieś kolekcja niuk, stara wydaje mi się. TP250, ten tek, ta CZ-ka, coś takiego, coś tak mi się wydaje. I dwie ostatnie skrzyneczki, ale daleko nam wszystkim brakuje do w ogóle wartości tej bitwy. Bardzo daleko. Więc te skrzyneczki nie opłaciły nam się w tym momencie, z jakim... Wyjdziemy z 2700 zł z bitwy za 3500 i z paroma fajnymi skinkami, które wam jakieś wypłacę, ale też jakieś wrzucimy od razu do giveaway. Nie będę tego sprzedawał od razu. Giveaway na kałaszka X-Ray nadal się nie skończył, trwa. I dzisiaj wrzucimy więcej tańszych przedmiotów, znaczy tańszych. Ostatnio też proponowaliście, żeby po prostu więcej osób miało szansę wygrać, więc na przykład dodajemy, no nie no, takiego... Nie, wiecie co, jeszcze jakieś parę rzeczy, ja sobie zatrzymam te niektóre tej skiny i jeszcze dostanę coś ciekawszego, bo tutaj nie ma aż tak w czym wybierać. Takiego gloczka mogę wam zostawić, takiego gloczka też, ale coś USP, ale coś też, żeby było innego niż same gloki Galile, żebyście mogli o coś ciekawszego powalczyć. Te chyba ciekawsze poblokowałem, resztę możemy śmiało sprzedać i zobaczmy sobie teraz tę skrzyneczkę Radiation Case. Co ja sobie tutaj otwierałem? Same takie zielone, ciekawe skiny i jestem w szoku, jak na przykład taka CZ, że kosztuje 500 zł, ten tag też minimalware kosztuje 500, najgorszy skin za 30 zł. Taką ciekawą rzecz na przykład, ja ostatnio sobie właśnie rozkminiałem a propos skrzyneczek na takich stronach czy skrzyneczek w CS-ie, na przykład za 210 zł skrzyneczek w CS-ie możemy otworzyć z 15, tak mniej więcej na oko, nie? Kluczyk za dyszkę, skrzynka za parę złotych i tutaj najgorszy przedmiot, który możemy gdzieś otrzymać jest za około 100. Gdy w CS-ie byśmy otworzyli 15 skrzynek, to średnio dostaniemy, no nie wiem, z 12 niebieskich skinów, ze 2 fioletowe, jeden różowy w porywach, jak na przykład mielibyśmy mega farta i te skiny mogą być warte równie dobrze z 2 dychy, nie? 3 dychy. Tutaj na przykład możemy sobie taką skrzynkę anarchii otworzyć i nawet jakiś średni skin jak otrzymamy, ile on będzie warty, ta afupka, bez szału, ale 171 zł, nie? To jest naprawdę dobra wartość, jak na tutaj wydane na skrzynkę, ale na przykład Luxurius już jest bardziej ryzykowny, nie? Więc tutaj warto zwracać uwagę, na przykład Luxurius możemy dostać famasa za 4 dychy, mimo że skrzynka kosztuje dużo więcej, więc tutaj już jest takie wyjdzie, nie wyjdzie, ryzykujemy. Printstream. Printstream na 6% i to będzie ładny zysk. 1100 zł, ale Luxurius to jest odkąd pamiętam moja ulubiona skrzynka na stronie. Otworzymy ją jeszcze raz. Ja tutaj... I teraz dostałem jednego z najgorszych tutaj skinów za kilkadziesiąt złotych, 64. I właśnie tak to może wyglądać. Otworzymy sobie tutaj jeszcze parę razy. Może jakieś rękawiczki, może... Nie, MP5 to nie jest co chcieliśmy tutaj otrzymać. Zdecydowanie nie. Nie, dobra, spadamy z tej skrzynki. Cursed możemy spróbować na przykład w trybie Jester. 694, bardzo dużo. I jakby do tych rękawiczek nam doleciało, a ten USP to jest za 96 zł. Spróbujemy jeszcze raz. Tryb Jester to jest w ogóle coś, co można by... Ojojojojoj, famasik. Za 9 zł. Tryb Jester, to pisaliśmy w komentarzach, to jest tryb, który można spróbować w tym trybie Shared w bitewkach, nie? Bo wtedy komuś coś właśnie od święta wypadnie bardzo mocnego, co podbije stawkę całej battle i później się można tymi skinkami podzielić. Czy mi tu coś poleci? No nie wygląda to na razie. 3 na bardzo mocnej stracie. Może do 5 otworzymy? Może się uda? Nic się nie udaje. Gloczek. No to już troszeczkę lepiej, on coś będzie więcej wart, ale to i tak nie jest wiele. Czy jakaś kostka nam sypnie? $41 zł. Musi w końcu się udać. Kurczę, P90. Ale poleciałem na tej skrzyni teraz. Ale na tym polega ten tryb. To jest najbardziej ryzykowny w ogóle tryb, jaki istnieje. Pyk. Nadal nic. Nadal nic. I już nie mogę jej więcej otworzyć. Musiałbym sprzedać coś, co tutaj miałem. Na przykład możemy sprzedać tą WP-kę, nie wiem. A, Printstreama mogłem sprzedać, właśnie. Sprzedajemy i musi się udać. Będę męczył tę skrzynkę do skutku. 694. Krakow. Okej. To już będzie troszeczkę więcej warte. Ale pytanie ile? 424 zł. Zostawiamy to sobie. Czy poleci nam kostka jakaś? Jest, kosa, zatrzymaj się! Nie, no już miałem nadzieję, teraz już się uda. Nightwish poleciał dalej. Za 4 dychy tylko ten Nightwish, poważnie? Otworzę ją ostatni raz. Absolutnie ostatni raz. Cursed Case. Tryb Jester. No dobrze, że coś wsiadło. Jejku, już myślałem, że się nie uda. Czy to nam zwróci? 3086 zł. Nie wiem, czy to nam zwróci te straty, które mieliśmy wcześniej, które otwieraliśmy, ale och, całe szczęście, że się udało. Bo nie wiem, jakbym dalej ciągnął ten odcinek. Bym musiał sprzedawać to wszystko, doładowywać, coś kombinować tutaj dalej. Dobra, wróciliśmy z dalekiej podróży. To może Luxurius nam sypnie jeszcze raz? Dzisiaj? Fajnie. Nie, dzisiaj nie sypie. Dzisiaj nie mam szczęścia ewidentnie. P250 za 250, ale to nie najgorzej akurat to P250. Royal Case. Próbujemy. Tu najgorszy, tu też jest ryzykowna skrzynia. Najgorszy przedmiot jest wart niewiele. Digielek nam poleciał za 545 zł. Nie najgorzej. Hola wczoraj ostatnio otwierałem, znaczy wczoraj, na poprzednim odcinku otwierałem go dużo. Walniemy tego anarchii jeszcze raz, bo to jest mało ryzykowna skrzynka. W sensie tutaj nawet najgorsze przedmioty nie wyjdziemy tragicznie, ale tu raczej będę na stracie. W tym za 611 poleciało, jakiś USPek za 300. Dobra, akceptujemy coś takiego, no to jeszcze raz. To jest całkiem spoko skrzynia. Rękawiczki zatrzyma się na ostatnim pikselu za 762 zł. Jestem zadowolony z tego, co nam tutaj sypie, jak najbardziej. Czy jest jakaś bitewka ciekawa, czy ktoś gdzieś się bije? Mogę dołączyć do kogoś? O! Underdog za 358 zł. I ktoś tutaj podkręcił drop na wszystkich skrzyneczkach i dał też potem... Nie, to nie jest ta nowa skrzynka, to jest Plug Case. Mervo, kibicujemy, żebyś dostał jak najgorsze przedmioty. Bo ta skrzynia jest tania, nie? Za 8 zł, za 16. Dobra, czyli tutaj... Będziemy po prostu dostawać takie skiny za kilkadziesiąt groszy, za kilka złotych mniej więcej, bo to tego typu przedmioty sypią z tych skrzynek. Ale że one są na buście, to czasem komuś coś... O, teraz i jemu poleciało coś. Dostał maka mocniejszego. Dobra, ale na później tu będzie... A, na końcu dał solidne skrzynie dwie. Jedna za 84 zł, jedna za 64, więc tam może się dużo wyjaśnić. Dostaliśmy maka, ale wygrywamy 3 zł, więc to jest bardzo niewiele. Dobrze, żeby nie poleciał to po 250, bo ona była chyba warta więcej, ale ta awupka też całkiem spoko kosztuje. Tek 9, to samo dostaliśmy. No, ciekawa bitewka, ciekawe skiny i lecą nam naprawdę nieźle przedmioty, bo już jesteśmy, chociaż nie, niekoniecznie. Ile tego już tu jest? 150 zł za te dwie. Nie, czyli lecą nam rzeczywiście nie najgorsze rzeczy. A, tania jest ta petka, myślałem, że więcej to kosztuje. Dobra, ostatnia skrzynka na tym buście. Nic tutaj jakiegoś kosmicznego nam nie poleciało z tych możliwości, jakie były. I teraz musi on coś dostać co innego, bo przegrywamy tego underdoga. O, może to trochę będzie warte. 68 zł, ale to aż 40 te dwie berety? I druga szansa nasza, czy coś dostanie? Obaj dostaliśmy. Co to jest za skrzynia? A, 50 na 50 USP. No to przegrywamy bitwę, chyba że on teraz coś... Niestety bitewkę przegrywamy i on dostał 407 zł, więc wcale nie jakoś dużo, jeśli chodzi o wartość tych wszystkich skrzynek. Czy jeszcze do czegoś mogę dołączyć? Tu bym nie zdążył. W tym momencie pokazuję wam wygranego ostatniego giveawaya awupki Wildfire. Gratuluję i tutaj również każdy z was może wygrać pod tym odcinkiem takie P90 Dev by Kitty lub takiego Galilka Sugar Rush, oba skiny około 170 zł wartości. Piszcie w komentarzach, który wybieracie, musicie lajkować filmy, subskrybować mój kanał i być w mojej grupie Steam, żeby mieć szansę coś takiego wygrać. Jeszcze tego USP-ka odblokujemy, a ja wam dzisiaj w rozdawaniu prezentów wrzucę więcej takich to bardziej tańszych przedmiotów, że tak powiem, tak? Które więcej po prostu będzie osób miało szansę coś wygrać. Wrzucimy, nie wiem, 5 takich przedmiotów. Jest Glock, jest USP, 2 pistolety, awupka i to niech będzie jeszcze kałasz, chociaż jakiegoś ciekawszego kałaszka mógłbym wam dać niż tego. Wrzucamy 5, każdy kto doładuje z moim kodem za tutaj minimalną kwotę 8,40 ma szansę jakiś taki przedmiot wygrać. Są 2 pistolety, jest awupka, to jeszcze powinien być kałaszek i jemeczka, żeby taki był pełen zestawik. Czy są tu jakieś... ciekawe skiny, które możemy dostać? Nie wiem, otwórzmy. Nie pamiętam tutaj do końca, co w tej skrzyni było. Jest jakiś kałaszek Redline. Ostatnio pamiętam, jak wam rozdawałem w giveawayu i był Redline do wyboru, to zdecydowana większość osób wybierała Redline'a, ale ten Redline... czy jakaś meczka sypnie? Cyrex. No to wrzucimy jeszcze te 2 skiny. A co? Nie są dużo warte, ale żeby było... w tym odcinku do wyboru, do kolorów więcej osób, które mają szansę coś wygrać, to wrzucamy też tego Redline'a i wrzucamy tę emeczkę. Także jest 8 przedmiotów w giveawayu. Teraz będę robił tak, raz tak. Czyli tu był jakiś droższy przedmiot, który wciąż jest do wygrania za 1500 zł, a tutaj dzisiaj wrzuciłem wam 7 skinów, które również łącznie są warte ile? 700, 1400... ponad 2000 zł za te 7 skinów łącznie, więc myślę, że naprawdę, jeśli macie ochotę spróbować z moim kodem, warto teraz sobie coś sprawdzić. Sprzedajemy to wszystko, co tu miałem i mamy w tej chwili na stronę 1600 zł, więc robimy tak. Na sam koniec jedną bitewkę. Próbujemy. Nowa skrzyneczka razy 5 i możemy jeszcze wrzucić tą na buście 3 razy. Dodajmy skrzynki 8 i robimy underdoga może. 3-osobowego. Zobaczymy, czy coś nam z tej bitewki na sam koniec sypnie, czy zostaniemy z niczym, że tak powiem, po tym odcinku. Próbujemy. Dodajmy bota. Dodało się? Dodało się. Tylko był jakiś lekki lag. Zobaczymy. Radiation Case. Kibicujemy przeciwnikom, żeby dostawali mocne przedmiot. Ile tu... jak sypnęło mocno. Ile to P90 kosztuje? I ten Galil za 300? Teraz za 200. Potrosce wygrywa, tutaj dostał rękawiczki. Tutaj nawet rękawiczki jak sypną, to jest gorzej niż czasami jakiś kosmiczny skin. No niestety Rosso bardzo słabe rzeczy dostaje. I wygląda na to, że nas ogra. Chyba że teraz mu coś... nie. No to zostały 3 skrzyneczki tańsze, ale na buście, więc mała szansa, że coś komuś bardzo mocnego poleci. Ale jeśli nie, to dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawicie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Musiałby dostać najlepszą kosę. O, dostał. Myślałem, że to będzie trochę więcej warte. No to nic. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.